Cześć! Witajcie z powrotem na kanale Dorota's Freaks. Zimę mamy w pełni, choć może tego nie widać za oknem. Dlatego Królowa Śniegu będzie tu jak najbardziej na miejscu. Ten tutorial jest właściwie remake'iem mojego zeszłorocznego looku. Postanowiłam go zrobić ponownie na prośbę jednej z widzek. Ale żeby nie był identyczny, bo szczerze mówiąc, jeżeli nie muszę, nie lubię dwa razy robić tego samego, postanowiłam nieco go odmienić, być może lekko zupgrade'ować. Zmiana, którą możecie zobaczyć już na pierwszy rzut oka, to korona. Przy tej koronie inspirowałam się fantastycznym Alexem z Alex Faction. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak Wam się podoba taka nieklasyczna, biało-niebieska Królowa Śniegu. I jeszcze małe ogłoszenie. Tuż po Nowym Roku zacznę serię Halloweenową. Nie Halloweenową. Tuż po Nowym Roku rozpoczynamy serię karnawałową. Będzie to co najmniej 6 tutoriali z charakteryzacjami idealnymi na imprezę karnawałową. I tu mam do Was ogromną prośbę. Chociaż chyba słyszeliście już podobną prośbę ode mnie wielokrotnie. Wpisujcie proszę w komentarzach, jakie są według Was najpopularniejsze kostiumy karnawałowe, do których chcielibyście zobaczyć charakteryzację. W tej serii chcę wyjść absolutnie Wam naprzeciw i zrobić takie charakteryzacje, które chcecie oglądać i które mogą Wam się przydać w nadchodzącym karnawale. A teraz dość gadania, przejdźmy do tej właśnie charakteryzacji, która również jest taką, którą spokojnie możecie wykonać sami w domu. Nie użyłam tu żadnych specjalistycznych kosmetyków, są to wszystko kosmetyki, które możecie mieć w domu. I prawdopodobnie macie. No to zaczynamy. Zanim przejdziemy do makijażu, chcę Wam szybciutko pokazać, jak wykonałam tę właśnie koronę, którą mam w tym tutorialu. Na tej karteczce mam zaznaczony rozstaw tych najwyższych punktów korony. Karteczkę przyłożyłam wcześniej do głowy i zaznaczyłam sobie, gdzie będzie to najlepiej wyglądało. Podstawą, czyli środkiem całej korony, jest taki właśnie długi, gruby pasek z kleju, który ma mniej więcej długość obwodu mojej głowy, mniej więcej, bo i tak przyczepiam koronę do głowy wsuwkami, więc obwód nie musi być idealny. Teraz pozostaje już wokół takiego szkieletu nabudować całość z czegoś w rodzaju sopli. Przygotujcie sobie około 8-10 wkładów do kleju, bo mi tyle mniej więcej zeszło, czyli całkiem niemało. A no i bardzo ważna rzecz, za podkładkę posłużył mi papier do pieczenia. Bardzo fajnie się na nim pracuje z klejem i bardzo łatwo się odkleja. Klejem hobbystycznym przykleję teraz brokat do korony. Ja mam brokat Quick Faces ze sklepu animatora. Wydmuchuję się go z buteleczki poprzez naciskanie. Jest to w ogóle brokat kosmetyczny, więc użyję go także przy makijażu. Ja mam tutaj dwa kolory, jeden mieni się tak jakby na fioletowo, drugi jest srebrny, ale z takim ciepłym jakby złotawym połyskiem. I tak się prezentuje gotowa korona, więc przechodzimy do makijażu. I jak zapewne swoim bystrym wzrokiem dostrzeżecie, cała jestem w brokacie po przymierzaniu korony, ale co z tego? Zaczynamy od zakrycia brwi. W opisie znajdziecie link do tutorialu, w którym m.in. pokazuję, jak zakrywam brwi. Na całą twarz nakładam podkład w sztyfcie z Kryolana numer 406. Jest bardzo jasny i bardzo kryjący. I jest to ostatni moment, w którym w miarę bez uszczerbków makijażu mogę założyć szkła. Teraz przejdę do konturowania. Biorę sobie kółeczko Black Eyes z Kryolana. I tak nietypowo, bo bordowo-fioletowo konturuję twarz. Mieszam te dwa kolory, fioletowy i bordowy, z paletki, tak żeby ładnie i płynnie się przenikały.
Wszystko teraz oczywiście pudruję. I najgłębsze cienie na policzkach podkreślam jeszcze grafitowym cieniem. Najpierw tak mniej więcej zaznaczam to miejsce konturowania, następnie zmieniam na cieńszy pędzelek i zaznaczam już bardziej ostrą krawędź w miejscu kości policzkowej, tak żeby wydawała się ona bardziej wystająca, a dzięki temu twarz bardziej sroga. Konturuję jeszcze nos, a najjaśniejsze i najbardziej wystające punkty twarzy rozjaśniam jeszcze białą, tłustą farbką z Kryolana. Po łysku twarzy dodam jeszcze rozświetlaczem z paletki Chocolate Bar i tutaj także nakładam na najbardziej wystające części twarzy. I przechodzę do okolic oczu. I tutaj tak jak przy konturowaniu najpierw pobawię się kremowymi produktami, które będą stanowiły bazę. Niebieski biorę z kółeczka Multicolor z Kryolana. A fiolet to będzie ten sam, którym konturowaliśmy, czyli z kółeczka Black Eyes. Teraz przechodzę do cieni na pierwszy ogień Hot Blue z NYXa. A po fiolety sięgam do wieki nieużywanej paletki Snapshots ze Slika. Dodaję nieco tego fioletu także pod policzki, żeby odcienie mi się zgadzały. Na ruchomą powiekę jako bazę nakładam białą kredkę Jumbo z NYXa i rozcieram ją palcem. A następnie nakładam biały opalizujący cień z paletki Avant Pop. W wewnętrznym kąciku nałożę ten sam brokat, który widzieliście przy tworzeniu korony. Nałożę go na żel do brokatu z NYXa. Oczywiście odrobinę brokatu najpierw wysypałam z tej buteleczki do małego pojemniczka, a dopiero potem nałożyłam pędzelkiem. Nakładam go też odrobinę na tę fioletową część makijażu oka. Natomiast w zewnętrznej części oka nałożę śliczny niebieski brokat z takimi dużymi, mieniącymi się drobinkami. Totalnie wypadła mi z głowy natomiast jego nazwa, a karteczka mi się starła. Jeśli tylko wpadnę na to, gdzie go kupiłam, na pewno sprawdzę, jak się nazywa i wpiszę w opisie. Przyklejam też bardzo subtelne kryształki w wewnętrznym kąciku oka, a w zewnętrznym maluję delikatny, kropeczkowy wzorek. Czarnym cieniem podkreślam oko w zewnętrznym kąciku. A następnie wzięłam największe i najdłuższe rzęsy, jakie miałam w swojej kolekcji i je nieco przerobiłam. Mniej więcej 2/3 ich długości pomalowałam białym eyelinerem i zamoczyłam w brokacie. Odłożyłam do wyschnięcia i za chwilkę je założę. W międzyczasie natomiast pomalowałam usta i niestety nie nagrało mi się to. Bardzo przepraszam. Teraz widzicie już samą końcówkę, kiedy na fioletową pomadkę nakładam nieco bordowej, żeby ocieplić kolor, bo nie miałam idealnego.
Natomiast środek ust rozjaśniłam jeszcze białą farbą, żeby uzyskać taki efekt ombre. Założyłam rzęsy i tak się one prezentują na oczach. Włosy natomiast muszę nieco przybielić. Na imprezę polecam oczywiście biały koloryzujący lakier do włosów, ja natomiast użyłam suchego szamponu. Jak widzicie, wygląda całkiem fajnie i w dodatku nie skleja włosów, ma jedną wadę, że jest nietrwały. Na głowę zakładam koronę, a na szyję zrobiony w analogiczny sposób naszyjnik. A ten kołnierz, to co widzicie wciśnięte pod spód, pod ten naszyjnik, to po prostu wypełnienie poduszki. No cóż, trzeba sobie jakoś radzić, żeby uzyskać zadowalający efekt. Mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba. Dzięki za uwagę i wielkie dzięki za całą Waszą aktywność w 2016 roku. Życzę Wam wszystkiego najwspanialszego w nowym roku i do zobaczenia w tymże właśnie 2017. Pa, pa!